Czy firmowego kampera zaprojektowanego głównie na wakacje i posiadającego urządzenia bazujące głównie na gazie, da się przerobić na całorocznego samowystarczalnego kampera? No to lecimy krok po kroku. W takiej oto pięknej scenarii będę modyfikował tego oto kampera, którego widzicie. Aktualnie kamper ma na wyposażeniu fabryczne urządzenia zasilane gazem LPG, które wylecą i będą zastąpione urządzeniami elektrycznymi. Natomiast, aby to mogło działać, to ta ilość paneli, którą widzicie na dachu, nie jest oczywiście wystarczająca. Pomijam tutaj fakt, że akurat połowa tych paneli nie działa, bo została trochę nie do końca dobrze zamontowana. No i pomijam jeszcze jeden fakt, w którym część urządzeń, znajdujących się na dachu, jak właśnie klimatyzacja, czy antena, czy przykładowo nawet markiza, one zasłaniają częściowo panele. Gdy słońce jest niżej i nie ma stuprocentowego ładowania, tak to wygląda. Na dachu są też okna, oczywiście. Plan jest taki, żeby usunąć, zdemontować uszkodzone panele, zdemontować klimatyzację całkowicie. Czyli Dometik wylatuje w miejscu. W którym znajduje się klimatyzacja, otwór zostanie zaślepiony. No i tutaj ta antena, oczywiście resztki anteny, czasza została zdemontowana, bo zasłaniała ten panel, który jest koło niej. I resztki anteny również wylatują. Czyli działamy, aby oczyścić maksymalnie dach i zmieścić maksymalną ilość paneli. To ma sens. Tu zbieramy drzewo na ognisko, które wieczorem będzie. <grystanie> no ale wracając do tematu, dlaczego klimatyzacja będzie zdemontowana? Bo teoretycznie ta ilość energii, magazyn, jaki przewiduje zaproje, zamontować w tym kamperze oraz ilość paneli. Ona by wystarczyła do zasilania klimatyzacji, tyle że największym problemem jest to, że ta klimatyzacja jest dachowa. Dlaczego to jest problem? Tutaj jest zdemontowany już panel, powoli po prostu przygotowywana jest do tego, żeby ją usunąć. A usuwana no właśnie dlatego, że panele najlepiej działają. Tylko wtedy, gdy nie są zasłaniane. Nawet dosłownie 10% zasłoniętego panela już powoduje utratę sporej części energii. No więc dach musi być maksymalnie płaski, czyli wszystko praktycznie, co tylko się da, muszę z dachu usunąć. No, no i właśnie dlatego klimatyzacja wylatuje, żeby po prostu nie zasłaniała. Paneli, które będą na dachu, nie zdradzę oczywiście od razu wszystkiego, ale z wewnątrz to, co tu będę robił, telewizor wylatuje, ponieważ jest nieużywany w tym miejscu. Akurat zaraz przy drzwiach jest też lodówka zamontowana, niestety absorpcyjna, w to miejsce będzie, będę montował lodówkę kompresorową. Akurat mniej więcej będzie dobrana wielkością, żeby pasowała w to samo miejsce i praktycznie może się uda 1 do 1, chociaż te kompresorowe są trochę szersze, więc prawdopodobnie ścianka, o tam stoi sobie lodóweczka już, nowa kupiona, no i wychodzi tutaj tak, że ta ścianka będzie musiała być delikatnie przesunięta, do drzwi dosłownie chyba 3-4 centymetry, tam jak mierzyłem. No i jest troszkę niższa, więc tu akurat będzie zyskiem to, że będzie jeszcze półeczka nad lodówką. No i telewizora oczywiście nie będzie. Na pierwszy strzał chcę zdemontować klimatyzację. Natomiast. Jeżeli ją zdemontuję, no to logiczne, że będzie w tym miejscu dziura o wymiarach 40x40 cm, bo to jest standardowy rozmiar. No i zanim w ogóle ruszam klimatyzację, no to musiałem sobie przygotować taki panel z poliwęglanu o grubości 6 mm. Poliwęglan jest w sumie w tym wypadku najlepszym materiałem i to będzie tak, okno tymczasowe, że tak powiem do zaślepienia otworu po klimatyzacji. Panel ma wymiary 50 na 50 czy 50 na 55 coś takiego jest po prostu większy niż otwór. Będzie oczywiście tutaj brzegi są zeszlifowane, aby... Gdyby na tej, tym miejscu gdzie, będą te, gdzie jest klimatyzacja będą oczywiście panele więc jeżeli przyszłaby kiedykolwiek odpukać w przyszłości sytuacja że trzeba będzie panel wyciąć i wkleić nowy no to tutaj brzegi są zeszlifowane aby przykładowo odcinając żyłką panel nie było opcji że się zaczepi po prostu. A pogoda jest jak widać super więc przystępujemy do demontażu. Dawaj! Wycinamy. Tu akurat potrzebna była mi pomoc. Wycinamy klej, ponieważ klimatyzacja ma uszczelkę, ale oprócz tego została przyklejona, więc trzeba tą uszczelkę na oko klimatyzatora wyciąć. Ja do tego wykorzystuję stalową linkę, taka standardowa linka, którą Wycina się na przykład szyby samochodowe i jest to w sumie jedno z najlepszych rozwiązań w tym wypadku, no bo no praktycznie nie było innej możliwości podejść czymkolwiek innym. No i jeden, jeden człowiek musi sobie siedzieć na dachu, a drugi wewnątrz i po prostu systematycznie kawałek po kawałku na płasko odcinamy klej. O i dużo już nie brakuje, już się rusza, więc jeszcze dosłownie jedna brzeg. I za chwilę powinna być. Powinno się udać zdemontować. Także no, <śm> idzie to dobrze. No, udało się zdemontować, teraz ją trzeba zrzucić. No, i mamy. Schowaj się. <śm> dobra, <śm> dobra, usunę postprodukcji, no a tak wygląda w tej chwili dach. Czyli to jest miejsce, gdzie była klimatyzacja. Jak widać, tam trochę syfu jest, dużo do odczyszczenia, no i oczywiście nie tylko resztek kleju, ale także no i cały ten brud w ogóle, który tam przez lata się nazbierał. No to to wszystko zostanie doodczyszczone przed przyklejeniem tej, tego poliwęglanu, który pokazywałem. Czyli priorytetem jest teraz porządnie, oczywiście, zrzucić klimę, która waży około 30 kg. No i porządnie wszystko tutaj wyczyścić, przygotować powierzchnię, odtłuścić. No i finalnie wkleić. I to by było chyba na dziś tyle. Czyli klima out i przyklejam poliwęglan. Jak widać, już jest przyklejony. Nie miałem możliwości nagrywania samej operacji przyklejania, ponieważ potrzebowałem tutaj dosyć to precyzyjnie zrobić i yy, potrzebne by było do tego dwie ręce. No a trzecia ręka, którą bym trzymał telefon, jak po prostu jeszcze nie mam na wyposażeniu. Yy, może gdy przy kolejnych faktycznie kupię to GoPro, to sobie założę po prostu jakimiś tam opaskami na głowę. Tutaj. Yy, Oczywiście, jeżeli chodzi o klejenie, no to zrobiłem kilka takich obręczy, aby była taka, jakby powiedzieć, 400% pewność, że będzie wszystko ok. Do klejenia używam kleju, który mam sprawdzony od, można powiedzieć, końca lat 90., i praktycznie wszystko na ten klej przyklejam. Jest to Fixol Soudal i praktycznie 25 lat nie zawiódł mi nigdy. A w tym wypadku po prostu musiałem użyć czegoś, co mam stuprocentowo przetestowane. No a teraz zostało pousuwać panele, pousuwać tutaj te przelotki, bo w tym miejscu tutaj będzie panel, więc ta przelotka stąd znika. Oczywiście antena również stąd wylatuje, no i tu trzy panele będą 190 W. W tym miejscu wszystko już jest obmierzone. Można powiedzieć, że chwilowo jest trochę więcej światła i trochę jaśni w kamperze. Ale to się zmieni, gdy już się przyklei panele. Także na dziś koniec prac. Lodóweczka sobie czeka. A my do stoliczka to oczywiście cenzurka. No i tak to wygląda, że okolica jest piękna. I jutro będzie można kontynuować pracę, czyli demontaż pozostałych rzeczy z dachu. Kolejny dzień, można powiedzieć. Dzisiaj demontaż paneli elastycznych. Te, które są uszkodzone, to można powiedzieć, że można je odrywać po prostu jak leci, bo byle tylko dachu oczywiście nie uszkodzić, więc same panele już nie ma znaczenia, czy one po prostu przetrwają, czy nie. No, bo, bo są zdechłe. Czyli ten akurat odrywam. Ten dosyć dobrze był przyklejony. Aż za dobrze, bo nie chciał odejść. Linka stalowa, o ile się dało, to na tyle pomogła, no i teraz końcówka to już takie podważanie, powiedzmy, łomem z podłożonym fragmentem z klejki, aby nie uszkodzić dachu, no i praktycznie już puszcza. Dziś akurat pomocne ręce, bo chciałem trochę nagrać materiału, a bez bez tego, no po prostu nie mam możliwości. No i panel oderwany, można powiedzieć, że ląduje na śmietnik. Na tą chwilę jeszcze do usunięcia zostało yy, antena, czyli ją trzeba po prostu całą zdemontować będzie. No i pozostałe panele, które są nieczynne. Można powiedzieć, że zostanie tylko ten jeden 100W po prawej stronie tam na wprost, a ten tylny, no, tak wygląda tylny, można powiedzieć, że on praktycznie nie trzymał się. Nie było praktycznie potrzeby jakiegoś odcinania, bo brzegi podciąłem po prostu nożykiem na multitulu i... No środek po prostu puścił, no a w sumie same brzegi to też tylko w, w, w dwóch, trzech miejscach tak w miarę trzymało. Zresztą widać to po kleju, że no nie jest on taki czysty, więc tutaj po prostu on już dawno temu puścił, tu podeszła woda i, i brud, no nie, więc ten panel, no mogłaby się nawet taka sytuacja zdarzyć, że któregoś razu by po prostu odleciał. No i tak, teraz ten 180W na wprost, on jest sprawny, więc on musi zostać tak zdemontowany i odcięty, żeby po prostu udało się go jeszcze raz wykorzystać. No i ta seteczka na wprost tam w tamtym miejscu akurat zostaje. Ta 180 będzie obrócona. No i wiadomo, jak mówiłem, antena wylatuje. Tutaj mały przeskok, panel 180W już jest zdemontowany, udało się go odciąć. Niestety nie mogłem nagrywać, bo nie dało się. No gdybym miał jakąś kamerę na jakichś opaskach to co innego. Czyli mam w tej chwili dach praktycznie czysty. Oczywiście antena też oczywiście zdemontowana, więc co zostało na dachu? Został 100 w panel. No i jeszcze muszę usunąć, no wyczyścić oczywiście wszystko, zdemontować te wszystkie elementy, które są takimi przelotkami dla kabli. Czy to dla telewizji, czyli ta od anteny część, czy tam na wprost, jak widać, ten kabel, który był zamontowany, przelotka do kabli, do paneli. Więc to wszystko zostanie doczysta usunięte i no, oczywiście wszystkie kable stare zostaną usunięte, cały dach porządnie wyczyszczony, odtłuszczony i przygotowany do przyklejania paneli, aby po prostu były one... Te wszystkie nowe panele prawidłowo przyklejone, prawidłowo zamontowane bez jakichś takich problemów z ryzykiem, że nie będą się trzymały. Czy przykładowo to, co ważne, w panelach elastycznych, to nie mogą być idealnie przyklejone. Do o, tutaj, właśnie to jeszcze też muszę zdemontować. No, jest troszeczkę prac. Kable tutaj były po prostu do telewizji, do anteny. No, ale to wszystko wyleci i tak będzie pod, pod panelami i tak, więc to jest wszystko do zaślepienia. Każdy otwór będzie do zaślepienia. Oczywiście przy użyciu kleju, o którym wspominałem wcześniej, jest to na tyle dobry klej, że nawet można kleić mokre powierzchnie. Nawet pod wodą można nim kleić, więc tutaj nie ma problemu z tym, że przykładowo może być jakieś ryzyko. No i generalnie no, priorytetem jest to wszystko odczyścić. No i tak, na środku będą trzy panele 190W, a dodatkowo jeszcze cztery 100W panele, więc jeden już jest zostaje po prostu, nie ruszamy go. A no, chyba że po prostu będzie jakaś sytuacja taka, że trzeba będzie. I zostaje tylko oczyścić dach i kontynuacja prac. No, i tu znowu przeskok, dach jest już tak wstępnie, można powiedzieć, oczyszczony. Jak widać na dachu został tylko 100 panel yy, zaślepiony otwór po klimatyzacji. Wszystkie przelotki, czy to do kabli sonarnych, do paneli, czy do telewizji, jak widać, już też zostały usunięte. Tutaj wszystko usunięte, oczywiście, zaślepione, przygotowane do montażu paneli. Jeszcze oczywiście będzie tutaj odczyszczony ile się da, tak na maksa z wszystkich tych starych klejów, silikonów. Zostaje blacha po montażu anteny, ponieważ nie ma sensu jej odklejać ani odcinać, a jest jeszcze dodatkowo taki problem, że no, mógłby, się, mógłby się poszycie dachu uszkodzić i nie wiem do końca jak to tam wygląda pod, tym, pod tą blachą, a ona ma grubość dosłownie jakichś 3-4 mm, więc to nie jest akurat duży problem, ponieważ wszystkie panele będą przyklejane na dystansie ale to panele już jutro, kolejny dzień. Dzisiaj jeszcze taki szybki podgląd z drona, jak wygląda dach. Od razu widać, że tak zrobiło się sporo miejsca w porównaniu z tym, co było. Ten 100-watowy panel, mam oczywiście obiekcję, bo jeżeli on jest też przyklejony tak jak te niektóre tutaj poprzednie, to obawiałbym się, że może lepiej byłoby go jednak jakoś odciąć, pomimo że jest sprawny i i faktycznie przykleić go jeszcze raz, ale to zobaczymy. No, tutaj akurat kolega, któremu montuję, chce zostawić bez ruszania, więc zostawiamy na razie. Mamy jest miejsce w tej chwili, aby działać i tak jak widzicie w tej chwili, no to tak. Rozkład będzie taki: 100 w po prawej z przodu, drugi 100 w po lewej, później 390 na środku i dwie seteczki z tyłu. Tak to wszystko ładnie się na dachu zmieści. Zobaczymy czy to będzie wszystko, czy to jeszcze coś dodatkowo. Na tą chwilę to jest w sumie i tak około kilowat także no trochę mniej niż ja mam, ja mam ponad 1.2 kW, no ale 1 kW to też powiedzmy jest wystarczająca moc do takiego całorocznego życia. Oczywiście nie na samych panelach skończą się tutaj modyfikacje, bo Oprócz samego zwiększenia ilości paneli, dodatkowo będzie też kilka innych modyfikacji, ale o tych modyfikacjach już powiem w kolejnych odcinkach, jak będzie, będę opowiadał i będę pokazywał, jak kolejne modyfikacje po prostu będą postępować z, w czasie. Także na tą chwilę zapraszam do Kolejnego odcinka, do kolejnych dni i do zobaczenia już wkrótce. I oczywiście nie muszę chyba przypominać: to nie subskrybuję, to tam sobie kliknijcie. Jeżeli chcecie kolejne odcinki zobaczyć, do usłyszenia i zobaczenia.